Witam bardzo serdecznie, oczywiście z tej strony KL209. Oczywiście dzisiaj oczywiście mamy, znaczy nie KL209, przepraszam bardzo, z tej strony oczywiście KL. Witam oczywiście w kolejnych oczywiście poradach ogrodniczych oczywiście KL-a. Dzisiaj troszeczkę sobie porozmawiamy na temat uprawy wanilii, właśnie taką wanilię, żebym zdobył. Nie będę praktycznie tej doniczki obracał tak dalej, bo oczywiście wanilia tego nie lubi. Nie można tej doniczki ruszać, obracać, przenosić, tak dalej, tak dalej. To jest oczywiście rada na przyszłość dla was. No i właśnie, jak dbać o tą wanilię? Potrzebujemy oczywiście torfu, tak? Korzenie ma powietrzne. To trzeba pamiętać, że korzenie ma przy listkach, są powietrzne i trzeba je wsadzić po prostu do ziemi. Nie trzeba tam nic praktycznie ukorzeniać, tak dalej. Mniej więcej tak jak ja mam tu po prostu wanilię. Chociaż ja tam chyba nawet coś dodałem, ale nie wiem. Chyba raczej nie, nie wiem. Zobaczymy, jak tam wpłynie na to. Podlewać wiadomo. Podłoże musi być oczywiście wilgotne. Nie za mokre, tylko po prostu musi być wilgotne, tak jak to mniej więcej wygląda. Jest wilgotne, bardzo mnie to cieszy. Udało się. Teraz tak, jeżeli chodzi o ziemię, to musi być, może być oczywiście ziemia kokosowa, jak najbardziej. Z tego względu, że nie ma żadnych wskazań, tak dalej, bo nawet pan, od którego kupiłem tą wanilię, powiedział, że nawet brzmi nieźle. Także może być oczywiście ziemia kokosowa. Jeżeli chodzi o taką normalną ziemię, to torf odkwaszony, no i do tego włókno kokosowe. Ale ja, że nie miałem tego i tego, to użyłem po prostu ziemi kokosowej. To jest takiego włókna kokosowego. I jak widzimy, wanilia się ma oczywiście dobrze. Oczywiście w proporcjach 50 na 50, 50% torfu odkwaszonego, 50% tego włókna kokosowego. No i właśnie, w okresie letnim trzeba będzie nawozić tą oto wanilię NPK, jest taki nawóz 20-20-20, 3 razy 20 i NPK to się nazywa, taki nawóz. Można go kupić na Allegro, można go kupić chyba w ogrodniczym, o ile jeszcze jest, albo w takich najwięcej większych marketach, na przykład budowlanych, Bricomarsze, Castorama czy też Mrówka. Zobaczymy, czy uda mi się taki nawóz zdobyć, ale może być też nawóz do roślin zielonych, jak najbardziej. Normalny, zwykły nawóz roślin do roślin zielonych. No i to powinno oczywiście wystarczyć. Jeśli nie, to najlepiej po prostu kupić ten NPK 20-20-20. No i co potem dalej? To po prostu ta wanilia idzie jakoś do góry. Pamiętajmy, że musi mieć jakąś podporę pod tą wanilię. Najlepiej jakąś rurę PCV czy coś takiego. Albo po prostu jakąś drabinkę czy coś, żeby po prostu wsadzić, żeby miała jakoś dochodzić ta wanilia. Chociaż na niektórych filmach na YouTube pokazują, że niby mają wanilię i się ona opiera o rurę PCV, czy tam jakąś tam inną rurę, i po prostu jest wypełniona włóknem kokosowym i ona się po prostu tak pnie, pnie, pnie i zahacza właśnie o to włókno kokosowe, o tą rurę, że ona tak pięknie rośnie, jak ona kwitnie, jak tak dalej. No oczywiście zobaczymy w najbliższym czasie, jeśli ona oczywiście przeżyje. Przepraszam. Najlepsze oczywiście stanowisko to jest oczywiście parapet. Parapet to jest najlepsze stanowisko dla wanilii, bo zobaczcie, że naprawdę warto, tak? Naprawdę warto kupić taką wanilię. Ona ogólnie kosztuje 35 zł w promocji. Normalna cena to jest 50 chyba złotych. 30% teraz była oczywiście promocja, także zapłaciłem 35 zł plus oczywiście wysyłka, jakieś 14 zł. Czy tam 15, 14 zł, przepraszam. To praktycznie zapłaciłem te 49, może 48,99 zapłaciłem. 13,99 zapłaciłem za wysyłkę. Złotówka, 1 grosz, oczywiście reszty. Także tak to by było, jeśli chodzi o tą wanilię. To by było na tyle, jeśli chodzi o oprawę. Pamiętajcie, żeby nie przelewać tej wanilii, nie zostawiać tej wody w podstawce, bo
Praktycznie ja nie mam tej wody w podstawce, nie, jest sucho, oczywiście. Tu oczywiście mam bambusa, ale to już tam kiedy indziej opowiem, bo to dostałem oczywiście w gratisie razem z tą wanilią te nasiona bambusa i na razie jakoś sobie stoją. Dobra, będę musiał rzeczywiście odkryć, tak dalej, odkrywać. Także to by było na tyle, jeśli chodzi oczywiście o tą wanilię, o uprawę, o tak dalej. Także oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału, oczywiście do subskrybowania kanału. No i oczywiście do zostawienia łapki w górę, jeśli oczywiście było przydatne ten materiał, jeżeli chodzi o hodowlę wanilii. Także oczywiście dziękuję za uwagę. No i oczywiście do zobaczenia już dzisiaj wieczorem w kolejnych oczywiście materiałach ogrodniczych. Tym razem to będzie oczywiście o prawdziwym ogrodzie, bo dziś tylko takie dwa materiały domowe. Ale wieczorem postaram się, żeby były jakieś ogrodnicze z prawdziwego ogrodu. Także dziękuję oczywiście za uwagę. No i do zobaczenia wieczorem w kolejnych oczywiście materiałach ogrodniczych HL-a. Na razie i do zobaczenia.